Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/klcw. Witam Państwa serdecznie, Hanna Maria Giza. Szczególnie ciepło witam przyjaciół Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Ta audycja powstała dzięki Państwa hojności, dzięki darowiznom na konto patronite.pl/klcw. A teraz cytat. Nie ma takiego kraju Ukraina. To fikcyjna rzeczywistość, wymyślona przez ludzi, którzy nienawidzili Rosji i tych, których nazywa się Ukraińcami. Ukraina istnieje dzięki elementowi zachodniemu, który jest produktem wymuszonej gwałtem zmiany tożsamości. Tak w 2009 roku stwierdził w wywiadzie rosyjski dziennikarz telewizyjny, politolog i publicysta Michał Leontiew. W marcu 2014 roku, pamiętnym marcu 2014 roku, w rozmowie z Michałem Kacewiczem z Newsweeka, Leontiew powiedział: to nie Rosja, ale Zachód jest agresorem. Putin ratuje świat, a na Ukrainie szaleją naziści. 26 marca, jak Państwo z pewnością pamiętają, 2014 roku Rosja oficjalnie zaanektowała Krym. Kim są Ukraińcy? Dlaczego Moskwa próbuje zawłaszczyć ukraińską tożsamość? Zaprosiłam dzisiaj do rozmowy dwóch wybitnych znawców tematu. Profesor Władysław Duczko, polski archeolog specjalizujący się m.in. w dziejach wczesno-średniowiecznej Skandynawii, Europy Wschodniej i Polski, wykładowca w szwedzkim Uniwersytecie w Uppsali, a także w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku w Katedrze Archeologii i Antropologii Wydziału Historycznego. Witam, panie profesorze. Witam. I pan profesor doktor habilitowany Andrzej Chwalba, historyk, specjalista w dziedzinie historii XIX i XX wieku, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, witam również. Audycję realizuje Borys Kozielski. Zacznę od książki. Ruś Wikingów. Taki tytuł nosi książka, która przyniosła panu profesorowi, tu zwracam się do profesora Władysława Duczko, przyniosła międzynarodowe uznanie świata naukowego, ale także dość ostrą reakcję Rosji. Dlaczego, panie profesorze? Dlaczego była taka reakcja na tę pana książkę? No chyba pisząc tą książkę i publikując ją po angielsku najpierw, chyba byłem naiwny, sądząc, to było na początku w 2004 roku, chyba byłem naiwny, nie myśląc o tym, że ona może wywołać jakieś nienaukowe reakcje, ale jednak wywołała. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Teraz już się nie dziwię niczemu. Ta książka praktycznie rzecz biorąc jest zakazana w Rosji, mimo że jest ona bez pozwolenia kopiowana i sprzedawana na całym świecie. Myślę, panie profesorze, że tą książką po prostu pan zburzył argumenty Rosji, podważył je pan i dlatego była taka ostra reakcja. Reakcja przede wszystkim nastąpiła dlatego, że zmieniła się sytuacja na początku naszego wieku, a mianowicie kiedy Władimir Putin rozpoczął swoją aktywność jako polityk, który chce znowu stworzyć imperium. Imperium sowieckie się rozpadło, ale jak sam powiedział, no musimy mieć imperium. No ci, co rządzą, muszą mieć. Tęsknota za imperium pozostała. Pozostała i nie tylko wśród zresztą z polityków. Chciałam zapytać, na jakich źródłach, na jakich badaniach oparł pan profesor tę książkę, tę Ruś Wikingów, książkę, która opisuje właśnie wikińskie korzenie państwowości ruskiej. Na jakich przesłankach oparł pan swoją wiedzę o tym, kim są naprawdę Ukraińcy? No, z Ukraińcami to troszeczkę potrwało aż do XIX wieku.
i XX. Przedtem byli tylko Rusini, a przedtem Rusowie, a jeszcze przedtem Ros, czyli Skandynawowie. I to był ten początek. Ja zrobiłem dwie rzeczy. Zebrałem materiał źródeł pisanych, arabskich, bizantyjskich, zachodnioeuropejskich, które jednoznacznie mówią o tym, że Rusowie to są Skandynawowie. A będąc archeologiem, zebrałem cały materiał skandynawski, jaki został opublikowany w czasopismach archeologicznych rosyjskich, sowieckich. I to były oficjalnie opublikowane rzeczy. Prawdopodobnie zebranie całego tego materiału, przynajmniej większości tego materiału archeologicznego, pokazało, no, po raz pierwszy pokazało kumulację, która mówiła jednoznacznie o obecności, fizycznej obecności dużej ilości Skandynawów, przede wszystkim Szwedów, na terenie Europy Wschodniej. I to było zdecydowanie za dużo dla tych, którzy uważali, że Skandynawowie, nazywano ich Waregami, tak jak to źródło z XII wieku to nazywa, ale wszystkie źródła przed tym okresem nazywają, mówią o Rusach i mówiąc o Rusach, mówią o Skandynawach. IX wieku źródło mówi jednoznacznie, że Rusowie to są Szwedzi. Źródła archeologiczne są bardzo bogate i pokazują obecność fizyczną, czyli kolonizację skandynawską i wśród ludów ugrofińskich, które dominują ludy w Europie Wschodniej w tym czasie. Mamy całą kolonizację nad Górną Wołgą, mamy kolonizację na Wołchowie, rzeka Wołchow, która łączy się z Zatoką Fińską, przez którą Szwedzi dopływali do Europy Wschodniej. No i mamy oczywiście obecność skandynawską na Dnieprze, na Górnym Dnieprze, gdzie mamy największą aglomerację, w Gniezdowie, niedaleko od miejscowości Odlasku Katyńskiego. Smoleńsk. No i mamy na środkowym Dnieprze, czyli tam, gdzie jest Kijów. Wszędzie tam mamy materiał archeologiczny mówiący jednoznacznie o obecności skandynawskiej. I właściwie wszelkie próby pokazania, że mamy tu do czynienia tylko z małymi grupami, które wojowników przede wszystkim, którzy pracują dla książąt słowiańskich jako najemnicy, no to się w ogóle nie zgadza. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tutaj nasuwają mi się takie dwie perspektywy, to znaczy jedna, jaki wpływ na kształtowanie tożsamości Rusi mieli Skandynawowie, a druga, bo wymienił pan te ludy, które zamieszkiwały tereny Europy Wschodniej we wczesnym średniowieczu, czyli Ugrofinowie, Bałtowie, ale także byli Turcy, ale także byli Grecy, no i oczywiście Słowianie, i oni musieli na siebie nawzajem oddziaływać, prawda? I jednak w którymś momencie dziejów, to właśnie Słowianie zaczęli być postrzegani jako dominujący etnos w tej części kontynentu. No a z drugiej strony mamy jeszcze tych Skandynawów, którzy jakiś wpływ, i chciałabym się dowiedzieć jaki, wywarli na kształtowanie tożsamości Rusi. I czym naprawdę była Europa Wschodnia w okresie epoki Wikingów, czyli od VIII do X wieku. No prawie do XI. Czy prawie do XI? No, tak naprawdę należy pamiętać, że w epoce Wikingów było tylko jedno, jedyne państwo, a mianowicie potężne imperium koczownicze Chazarów. Od Wołgi aż do Kaukazu. A jeszcze mające swoje wielkie polityczne wpływy również i na Dnieprze.
co zostawili po sobie Skandynawowie? Skandynawowie zostawili po sobie, no właśnie, Ruś, dlatego że stworzyli państwo, czyli Ruś Kijowską, czyli ich akcja osadnicza na terenie środkowego Dniepru, dookoła Kijowa, który, jak oni się tam pojawiają, jest w rękach chazarskich zresztą i samo miejsce nazywa się Sambatas. Gdyby nie księstwo kijowskie zorganizowane przez Rusów, czyli Szwedów, no to można się zastanawiać, co by było tam. Dlatego, że bez tego państwa, które na początku, tego księstwa, które na początku jest czysto skandynawskie, nie powstałoby księstwo słowiańskie. Dlatego, że ci, którzy rządzą tam w Kijowie, to są Skandynawowie, Szwedzi przede wszystkim, którzy organizują państwo, ponieważ mają dynastię własną. To jest typowy proces germański od dawnych, dawnych wieków. Tam, gdzie jest dynastia książęca, królewska, tam się tworzy natychmiast państwo. Dlatego wszędzie tam, gdzie pojawiały się grupy germańskie, które miały dynastie królewskie, tam natychmiast tworzono państwo. Tym nie zajmowali się Słowianie. Słowianie należeli do zupełnie innej cywilizacji. Natomiast to, co mamy na środkowym Dnieprze, mamy tak zwanych potomków Ruryka, czyli tego Skandynawa, który pojawił się mniej więcej w połowie IX wieku na rzece Wołchow i osiadł tam, gdzie jest obecnie Nowogród. I stamtąd pojawili się jego przedstawiciele na środkowym Dnieprze pod koniec IX wieku. Tam już byli Skandynawowie, Askold Odir, którzy nie należeli do tego rodu Ruryka, zostali zabici. I tam powstaje organizacja polityczna, klasyczna, pasożytnicza, ponieważ nakłada na wszystkie ludy dookoła, wszystkim słowiańskie trybuty, zbiera różnego rodzaju towary i spływając Dnieprem do Czarnego Morza i do Konstantynopola sprzedają je tam. Interesuje mnie to, w jaki sposób się to odbywało, bo jak wiemy, Skandynawowie, Wikingowie korzystali głównie z dróg wodnych, prawda? Trzymali się wybrzeży. Od 25 listopada 885 roku przez rok cały Wikingowie duńscy oblegali Paryż, do którego sekwaną dopłynęło aż 700 wikińskich statków. Wycofali się dopiero po otrzymaniu trybutu, czyli 30 kg srebra. Z jakiego powodu Szwedzi ruszyli do Europy Wschodniej, która cywilizacyjnie, jak pan sam profesor powiedział, była jednak daleka od tej cywilizacji zachodniej i tej cywilizacji prezentowanej przez Skandynawów. Jak Wikingowie dostali się na te tereny zwane później Rusią, czy Rusią Kijowską? Którymi szlakami ruszyli? Bałtyk mogli przepłynąć. Dalej rzeki. Tu pan profesor wspomniał o Dnieprze. Poza tym te wszystkie ludy, które pan profesor wymienił, mówiąc o tym, że to była inna cywilizacja, tak sobie spokojnie patrzyły, że Szwedzi tak maszerują i zajmują te tereny? Czy Waregowie podbijali te tereny, czy... Nie musieli, oni się pojawiali. A no właśnie, czyli jak to się odbywało? Nie zapominajmy, że oni zaczynają się pojawiać na terenie północnych terenach, czyli ugrofińskich przede wszystkim, bo Słowianie tam się pojawili bardzo późno, już w VII wieku, kiedy właściwie rozpoczyna się ich ekspansja na wschód. Zajmując pierw tereny najbliższe, czyli właściwą Finlandię, Wyspy Olandzkie, umieszczając się również w Estonii, która jest fińska, jak wiadomo, i przez Zatokę Fińską wpływając do jeziora Ładoga, a tam jest rzeka Wołchow, którą się spływa na dół.
do następnego jeziora, Ilmień. Także wszystkie początki są właśnie na tej rzece Wołchow. Już w połowie VIII wieku w Starej Ładodze, tak jak się to nazywa teraz, powstaje emporium handlowe skandynawskie i Stara Ładoga zaczyna działać jako klasyczne miejsce handlu i rzemiosła skandynawskiego. W połowie mniej więcej IX wieku pojawiają się nowe grupy ludzi. To wszystko jest opisane tak troszeczkę bajkowo, ale zdecydowanie realistycznie w pierwszej kronice ruskiej z początku XII wieku. Tą drugą grupą to jest właśnie grupa Ruryka. Natomiast ci, którzy pojawili się wcześniej, oni rozpoczęli swoje wyprawy w kierunku Wołgi, górnej Wołgi, no i tam rozpoczęła się ta właściwa kariera tej grupy, a mianowicie wielki handel z Arabami, z obecnym Irakiem, gdzie powstało wielkie państwo arabskie, kalifat, który w połowie VIII wieku wpadł w ręce innej dynastii, Omajadzi zniknęli, Abbasydzi się pojawili i oni rozpoczęli wielki handel z Europą Wschodnią. Na Wołdze mieszkali Bułgarzy, Turkowie, którzy włączyli się w to i z chwilą, kiedy tam pojawili się Skandynawowie, przede wszystkim Szwedzi, to oni szybko zorientowali się, że jest to dobra okazja, żeby nabywać wspaniałe arabskie srebro w formie monet, dirhemów. Ten handel się rozkręcił pod koniec VIII wieku już na niezłą skalę i w IX wieku mamy całą sieć handlową stworzoną przez tychże Szwedów, która rozpoczyna również swoją działalność na terenie Bałtyku. Dochodzi do Danii, również i do Norwegii i zaczyna się wspaniała historia handlu na dużą skalę, przede wszystkim handlu niewolnikami. To, co w środkowej Europie handel niewolnikami jest przede wszystkim w rękach Żydów hiszpańskich, na północy tym zajmują się przede wszystkim Skandynawowie. Ten towar, a mianowicie żywy towar, niewolnicy, przede wszystkim młode kobiety i młodzi mężczyźni, są sprzedawani na wielką skalę do kalifatu arabskiego. Czyli handel był tym impulsem, który Szwedów skłonił do przejścia na południe. Przeczytałam gdzieś, że Arabowie zupełnie sfiksowali na temat futer, które im Szwedzi dostarczali, mimo że to przecież kraje o raczej wysokich temperaturach, klimacie nie takim zimnym jak północ Europy, ale prestiżu im dodawały te futra, więc tak, Szwedzi poza niewolnikami jeszcze w dużych ilościach właśnie handlowali futrami. Czyli krótko mówiąc, teraz chciałam też prosić pana profesora Chwalbę, żeby się włączył. Kiedy naprawdę zaczyna się historia Rusi? Czy w tym 862 roku, kiedy Ruryk, Warek z plemienia Rusów, prawdopodobnie pochodzący z regionu Roslagen w Szwecji, czyli z tego wybrzeża na północ od Sztokholmu, opanował te ziemie? Czy kiedy jego kuzyn i następca Oleg Mądry podporządkował sobie wszystkie tereny wschodniosłowiańskie i przeniósł stolicę z Nowogrodu do Kijowa? Tutaj też będę miała do pana profesora Duczko pytanie, bo w jednym z wywiadów powiedział pan profesor, że Nowogród ma bardzo dziwny dialekt, który nie jest wschodniosłowiański. To też do tego później proszę nawiązać. Ale i zacznijmy... do Waregów, którzy nie są tutaj w ogóle obecni aż do końca X wieku. Waregowie nie tworzyli plemię. Waregowie to są najemnicy, którzy pojawiają się dopiero razem z młodym Włodzimierzem, przyszłym wielkim i świętym, w drugiej połowie X wieku. Nazwa Waregowie została wprowadzona przez powieść wremiennych lat, czyli pierwszą kronikę ruską w XII wieku, ale do końca X wieku
wszyscy Skandynawowie na terenie Europy Wschodniej byli nazywani w źródłach Rusami. Czyli nie ma żadnego imienia, żadnego innego terminu. Czyli Wargowie nie tworzyli żadne plemię, to byli zawodowi wojskowi, ale pochodzenia skandynawskiego. Tak jest. Pan profesor Chwalba, kiedy naprawdę zaczyna się historia Rusi i czy ona jest tożsama z tym, co rosyjscy historycy uważają za początek rosyjskiej państwowości na tym terenie? Od wielu już dziesięcioleci nauka europejska dowodziła, że Ruś została stworzona przez Skandynawów i tutaj te badania, które pan profesor podjął, bardzo skuteczne i bardzo znakomite, one to nie tylko potwierdziły, ale to rozbudowały. I to jest ten punkt, który bardzo niepokoił nacjonalistycznie nastawionych historyków rosyjskich, poczynając jeszcze od XIX wieku od Karamzina, którzy dowodzili, że żadnych Skandynawów nie było od samego początku. To ludność słowiańska i dynastia, która będzie rządziła Rusią moskiewską i która będzie również obecna w historii Litwy i korony, była dynastią, przekonaniem Moskwy, dynastią słowiańską. W istocie była dynastią pochodzenia skandynawskiego, a się kończy na Iwanie IV Groźnym, no i na jego synu Fiodorze. I tu jest ten problem. Natomiast to jest oczywiste, że mieszkańcy tego rozległego terytorium, aż po Morze Białe, aż po Wołgę, dalej na wschód rzeki Wołgi, to byli Słowianie, którzy przyjmowali w dziejach rozmaite kultury, asymilowali i to powstawało na skutek tego nowe społeczeństwo. Ale decydującym momentem w dziejach jest oczywiście chrzest, o którym tu już faktycznie zapowiedział pan profesor, mówiąc o chrzcie Włodzimierza Wielkiego, przypomnijmy 988, czyli 22 lata później po chrzcie Mieszka. Jeżeli ta data chrztu Mieszka jest prawdziwa. Tak, no to już dajmy spokój, bo nie będę w to wkraczać, bo oczywiście nie ma jednej daty, nie ma czegoś w kalendarzu ówczesnym rzymskim, prawda, że akurat tego dnia Mieszko przyjął chrzest, wiadomo. W ogóle nie ma żadnych informacji. Tak jest, to jest na temat. Umowne, ale świętujemy zawsze w 966 roku, czy świętujemy to, co było w 966, Jakoby. Dobrze, i to nie będzie się spierali. Natomiast, ale to jest temat na oddzielne spotkanie. Oddzielne, zupełnie odrębną historię. Natomiast, tak jest. Natomiast chrzest Włodzimierza otwiera stopniowo Ruś na kulturę i tradycję grecko-bizantyjską, czyli w kierunku Imperium Romanów, w kierunku Zachodu i nawet jeśli to jest Zachód, ten grecki wschodni. Z tym, że te wpływy przez pierwsze stulecia są stosunkowo skromne, one się dopiero będą nasilały w XV i XVI stuleciu po zdobyciu Konstantynopola, kiedy elita świecka i duchowna między innymi trafia do Moskwy. I teraz tak, drugim momentem, takim bardzo ważnym, to jest uderzenie Mongołów w XIII wieku ze wschodu. Mongołowie podbijają Ruś. Podbijają te rozległe obszary. Jak wiemy z historii Polski, oni docierają na Węgry, docierają pod Legnicę i cofają się. Czyli opuszczają terytorium polskie, opuszczają terytorium węgierskie, ale nie opuszczają terytorium zamieszkałego przez Rusinów, rządzą Rurykowicze, czyli dynastia pochodzenia skandynawskiego, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I teraz, co się dzieje dalej? Czy Ruś jest pod kontrolą, cała Ruś pod kontrolą mongolską.
niekoniecznie bezpośrednią, ale pośrednią. Niemniej wpływy kultury mongolskiej, zwanej później tatarską, są decydujące dla przyszłości państwa moskiewskiego. Moskwa przejmuje cały porządek prawny, sposób zarządzania państwem, ściągania podatków, system jarniczy. Wielcy książęta moskiewscy wchodzą dosłownie w buty chanów Złotej Ordy. I bez dziedzictwa mongolskiego nie byłoby współczesnej Moskwy. Ale jednocześnie rozpoczyna się aktywność wielkich książąt litewskich, czy książąt litewskich, czy później wielkich książąt litewskich. Przypomnę tutaj na początku XIV stulecia sukcesy Giedymina, a później Olgierda, tego, którego syn będzie na tronie krakowskim czy polskim, czyli Jagiełło. Wielkie Księstwo Litewskie zajmuje rozległe obszary ziem ruskich, a w XIV stuleciu, w czasach Kazimierza Wielkiego, południową część, czy południowo-zachodnią część ziem ruskich, czyli księstwo halicko i włodzimierskie i fragment Podola, przejmuje z kolei Kazimierz Wielki. Czyli mamy w XIV stuleciu Ruś podzieloną między Koronę Polską, Wielkie Księstwo Litewskie, Moskwę, która jednoczy, pokonując sąsiednie państewka rusińskie czy ruskie, i buduje Imperium Moskiewskie. No i właśnie tutaj pan profesor, ostatnie zdanie, już kończę. Bardzo ważny jest ten moment, o którym pan profesor wspominał. Mianowicie na tej mapie odrębności ziem ruskich są dwa ważne miasta. Psków, jeszcze ważniejszy od niego Nowogród. Czyli Nowogród ma rozległe obszary aż po Archangielsk, po Morze Białe. A wschód i Nowogród to są dwie republiki o zupełnie innym charakterze od państwa moskiewskiego, dlatego Moskwa musiała zniszczyć, dosłownie zniszczyć elity nowogrodzkie, elity pskowskie i narzucić im swój sposób myślenia, działania i swoją tożsamość sięgającą tradycji mongolskich. Wróćmy jeszcze właśnie do tego, co pan profesor Andrzej Chwalba przed chwilą podpowiedział, czyli do tej Rusi nowogrodzkiej, którą, jak rozumiem, Ruryk zjednoczył, to nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście, ale tak posklejał część Rusi, tworząc tę Ruś nowogrodzką ze stolicą w Nowogrodzie Wielkim, prawda? Nie całkiem. To znaczy jak? To znaczy, że pamiętamy to, co wspomniałem wcześniej, że niedaleko od jeziora Ładogi, jeszcze na rzece Wołchow, istnieje emporium skandynawskie od połowy VIII wieku, Stara Ładoga. Stamtąd mamy bardzo bogatą kulturę materialną skandynawską i zaraz potem, trochę dalej na Wołchowie, a mianowicie tam, gdzie potem powstał Nowogród, powstaje Gródek, który obecnie nazywa się Rurykowe Gorodziszcze, gdzie Ruryk osiada. Tam wykopaliska pokazują obecność skandynawską jednoznaczną i to miejsce staje się bardzo ważnym miejscem, a mianowicie z chwilą, kiedy część tych ludzi, którzy osiedli właśnie tam na tym Rurykowym Gorodziszczu, udają się na środkowy Dniepr, tam gdzie jest Kijów, to potem tradycja bardzo długa jest taka, że ten, który rządzi Kijowem, wysyła swojego syna, żeby rządził i pilnował grodu na Wołchowie. Tam siedział młody Włodzimierz, tam siedział również i Jarosław Mądry i przed nim jeszcze inni. Włodzimierz był synem bardzo dziwnego Rurykowicza, a mianowicie Świętosława. To był człowiek, który był Skandynawem, ale który stał się coraz bardziej koczownikiem,
między innymi paradował ze złotym kolczykiem w uchu, co żaden Skandynaw nie mógł sobie pozwolić na to. Natomiast koczownicy, między innymi Węgrzy, się bawili w to w ten sposób. I który całą Ruś, jak to powiedział wyraźnie swojej mamie Heldze, czyli Oldze, chciał przenieść do Bułgarii, bo mu się nie podobało na tym. Gdyby przeniósł w 970 roku całą Ruś, czyli zabrał cały ród Ruryka, no to nie wiadomo, co by było w Europie Środkowej. No w każdym razie jego, oczywiście Bizantyjczycy przypilnowali, żeby on został zamordowany. I jego syn Włodzimierz no nie zrobił tego, co jego ojciec chciał, czyli przenieść się do Bułgarii, która była o wiele bogatsza, miała większe możliwości rozwojowe i został w Kijowie. I ta decyzja, żeby zostać w Kijowie, żeby przede wszystkim zbudować gród na wzgórzach kijowskich, bo do tej pory tam były tylko cmentarze, to Włodzimierz w 80-tych latach X wieku buduje tam pierwszy gród, potem rozwija go jego syn Jarosław Mądry i rozpoczyna się właściwa historia księstwa kijowskiego. Między innymi dlatego, że już no, ci wszyscy od Światosława, Włodzimierz, jego bracia, liczni bracia, mordowani to tu, to tam, nieustanne wojny. Jarosław Mądry, który przede wszystkim jest księciem na Wołchowie, zanim zostaje, uda mu się osiąść w Kijowie. I tych dwóch panów, którzy są już w jakimś stopniu Słowianami, nadal są Skandynawami, ale już są Słowianami, stają się twórcami tego właściwego księstwa kijowskiego i ich synowie tworzą swoje własne księstwa dookoła. W Turowie, w innych miejscach. Po prostu jest to zwykła tradycja. A mianowicie, ponieważ to ród rządzi, nie tylko rządzi, ale ma na własność to księstwo, no to tak jak to w rodzinie. Mężczyźni muszą odziedziczyć jakiś kawałek ziemi i dostają i powstaje nowe księstwo. Także w końcu było tych ksiąstw 12, dochodzą one aż do Wołgi. No i tam w środowisku ugrofińskim istniejącym tam no, nad rzeką Moskwą zaczyna się tworzyć coś, co właśnie profesor bardzo świetnie przedstawił. Jakiś miniatura tatarskiego państwa. Natomiast to, co zostaje nad Dnieprze, to zostaje zniszczone przez Tatarów w XIII wieku. Pan profesor Andrzej Chwalba wspomniał o chrzcie Rusi i teraz chciałabym o to, bo to jest nie bez znaczenia w kontekście współczesnych wydarzeń. Otóż Ruś Kijowska wraz z księciem Włodzimierzem przyjęła chrzest w Korsuniu na Krymie w roku 988 z rąk greckich duchownych z Konstantynopola, prawda? Kijów stał się odtąd, zresztą nie nazywał się Kijów, tylko nie wiem, czy dobrze to wymawiam, Königard, po szwedzku, stał się centrum religijnym Rusi. I teraz uwaga, 18 marca 2014 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w trakcie aneksji Krymu właśnie tam w Korsuniu tak mówił do Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, cytuję: na Krymie dosłownie wszystko jest przesiąknięte naszą wspólną historią i dumą. Tu znajduje się stary Hersones, czyli Korsun, gdzie przyjął chrzest święty książę Włodzimierz. Jego natchniony czyn zbudował podstawy kulturowe i cywilizacyjne oraz wspólne wartości, które jednoczą narody Rosji, Ukrainy i Białorusi. I tak w imię świętej Rusi Putin ogłosił potrzebę integracji poprzez wiarę, prawda? Ukrainy, Białorusi i Rosji.
To wszystko bardzo skomplikowane. Niemniej Moskwicini, jak ich nazywano w XV-XVI wieku w Polsce, czyli mieszkańcy Rusi Moskiewskiej, zaczęli uważać, że źródłem ich państwowości i religii jest prawosławie i oczywiście prawosławie w tej wersji, powiedziałem, bizantyjskiej, bo wiadomo, nie ma, powiedziałem, jednego prawosławia, ale oni próbowali to przenieść w takim dosłownym charakterze, tym bizantyjskim, bo to było ze względu politycznym i bardzo, bardzo potrzebne. I tworzyli świadomie, ja mówię o tych rurkowiczach XV-XVI wieku, Wasyl, wielka postać, Iwan, trzeci srogi, wyjątkowa postać, ten, który poślubi Zofię Zoe Paleolog, czyli bratanicę ostatniego cesarza bizantyjskiego. Oni zaczynają traktować Ruś Moskiewską jako imperium religijne, imperium prawosławne. Uh-huh. I to jest rzecz może najważniejsza, która w zasadzie umyka komentatorom światowym dzisiaj, że to nie jest państwo takie sobie jak inne. To jest państwo, które było zbudowane na solidnym fundamencie religijnym. A kolejny wielki książę, czyli cary, czy później imperator, był traktowany jako święty. Wokół jego pojazdu, którym się przemieszczał po ziemiach ruskich, moskiewskich, chłopi palili świeczki, tak jak się pali świeczki w cerkwi i oddawali mu pokłony tak jak świętemu za życia. No, w polskiej tradycji czegoś takiego nie ma, żeby króla traktować jako świętego. Owszem, był pomazańcem boskim, ale nie świętym, nie osobą jakby z innego zupełnie świata. Prawo rosyjskie, nawet historia kulinarna, teksty polityczne, teksty filozoficzne są wyprowadzane z religii prawosławnej, która jest uważana za religię jedynie słuszną. Zachód zbłądził. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w polskich podręcznikach, jak podręcznika zachodnich, w 1054, przypomnę, jest tak zwana schizma wschodnia. Tak jest. Schizma wschodnia. Czyli kościół grecki wybrał własną drogę i zaczął kwestionować prymat łacińskiego Rzymu. Natomiast w Rosji nie ma pojęcia schizmy wschodniej, jest schizma zachodnia. Schizmatyk znaczy odstępca. Schizma to znaczy, to oni Grecy według NAK popełnili błąd. Według Rosji, Rosjan i prezydenta Putina, to my jesteśmy odstępcami, schizmatykami. My błądzimy. Stąd to pojęcie tego judoszewego polskiego plemienia. Ale teraz wracając do Ukrainy. Ja bym powiedział tutaj, że nawiązując do tego, o czym wcześniej była mowa, początek Ukrainy i początek Białorusi to jest podbój Kazimierza Wielkiego i podboje litewskie. To jest oderwanie części Rusi od tego moskiewskiego składnika kulturowego, że upraszczając. I od tego momentu, XIV mniej więcej wieku, Ruś, można powiedzieć, polska i Ruś litewska rozwija się zupełnie inaczej niż Ruś moskiewska. I to jest podstawowy problem. Dzisiaj Rosjanie to kwestionują. Tak by chcieli przekreślić 6-5 stuleci odrębnego rozwoju. I także gdyby nie Rzeczpospolita, wcześniej Korona Polska, Wielkie Księstwo Litewskie, później Rzeczpospolita, dzisiaj nikt by nie mówił rzeczywiście o państwie ukraińskim czy państwie białoruskim. To wszystko byłaby Ruś zapewne już od dawna należąca do Rosji, nikt by tego nie kwestionował. Dlatego ta niechęć między innymi do Polaków, że ich transfer kulturowy łaciński poprzez kościół później unicki, greko-katolicki, ale nawet poprzez prawosławie, ale prawosławie Rzeczpospolitej spowodowało akulturację tamtejszych Rusinów do kultury zachodniej. Czy oni wtedy, chcąc nie chcąc, wybrali zwrotnicę w kierunku Rzymu, w kierunku Warszawy, w kierunku Krakowa? I to nie jest ich wina. To historia ich wybrała. W związku z tym, no, Putin tylko może dochodzić swego na drodze
na drodze zbrojnej, bo argumentów politycznych ani kulturowych po prostu on nie ma. Rosjanie twierdzą, że to oni są spadkobiercami, co potwierdza to, co pan profesor Chwalba powiedział, że to oni są spadkobiercami kijowskich kniaziów, że po najeździe Mongołów, o którym już wspominali panowie, ludność Kijowa powędrowała na północny wschód, że dawna stolica Rusi podupadła i cały kijowski splendor wraz z instytucjami odrodził się w Moskwie i tam jest centrum. Podaję to za Anną Wright, autorką książki Pogranicze, Podróż przez historię Ukrainy 988-2015. Ale z kolei Ukraińcy mówią, że kiedy Włodzimierz chrzcił Ruś, a na terenach dzisiejszej Ukrainy rozwijało się piśmiennictwo, wyrastały cerkwie i grody, to miejsce, gdzie teraz jest Moskwa, porastała puszcza. I że nieprawdą jest, jakoby ludność Kijowa przeniosła się na północny wschód. Kiedy naprawdę, czy to w ogóle można określić, i co spowodowało upadek Rusi Kijowskiej, tej wspaniale rozwijającej się Rusi Kijowskiej? Co było przyczyną? No przede wszystkim najazd mongolski. To było coś... XIII wiek. XIII wiek. To było coś, no to była katastrofa prawie totalna. Należy pamiętać właśnie, co się stało dzięki Włodzimierzowi. Włodzimierz zmienił całą historię. Jak już powiedziałem, on nie poszedł za swoim ojcem i nie przeniósł Rusi do Bułgarii. On tak naprawdę stworzył Kijów, bo Kijów do tej pory był portem przede wszystkim. Na wzgórzach były tylko cmentarze. On stworzył pierwsze prawdziwe miasto w Kijowie. Więcej niż to. Należy pamiętać, że on w pewnym momencie po śmierci ojca, kiedy jego bracia zaczęli się mordować nawzajem, a on siedział wtedy w Rurykowym Gorodiszczu obok właśnie świeżo już od pół wieku istniejącego Nowogrodu, tak się przestraszył, że uciekł za morze. Uciekł prawdopodobnie do Szwedów, ponieważ nic źródła nie piszą, ale kronika zapisała, że uciekł za morze. Potem jego syn Jarosław próbował to parę razy. No w każdym razie tu chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy on wraca z Zamorza, to wraca z warygami, czyli wynajął sobie militarną grupę, których nazywano właśnie ze Szwedzka warygami, i zdobywa władzę w Kijowie między innymi. Najpierw próbuje przejąć Połock, gdzie jest dynastia skandynawska. Zabija jego władcę i jego syna i siłą zabiera ze sobą jako swoją żonę, córkę tegoż Rongwalda. Potem zajmuje Kijów i robi jedną próbę, pierwszą. Pierwsza próba jest stworzenia na bazie lokalnej nowej pogańskiej religii. Nie zapominajmy, że to jest jeden wielki kocioł etniczny, ta Europa wschodnia ówczesna. O Słowianach wiemy bardzo mało, ponieważ ich kultura materialna praktycznie rzecz biorąc archeologicznie jest niewidoczna. No i to jest zdumiewające. Jedyne co widzimy to jest przede wszystkim naczynia gliniane, ceramika, ale nawet i ona jest przede wszystkim typu zachodniosłowiańskiego. To, co widzimy potem, to jest bardzo ciekawe. A mianowicie, kiedy Włodzimierz każe stawiać to tam różnego rodzaju posągi różnych bogów, która jest mieszanką grecko-irańską, no i słowiańską prawdopodobnie, ale tam tych Słowian to słabo się widzi w tej religii. I się okazuje, że to nie działa. Po jakimś czasie Włodzimierz uznaje, że on musi się zwrócić do prawdziwych, wielkich religii światowych, czyli tego świata europejskiego.
No i wybiera tą religię, która jest w Konstantynopolu. I to jest oczywiście no jego najważniejsza decyzja. On, nie zapominajmy, że Krym i okolice to była część Bizancjum, tam to były tereny, na których panowali Bizantyjczycy. To jest właśnie tym wielkim problemem, że potem zajęli to Tatarzy krymscy, a sam Krym został zdobyty w XVIII wieku przez księcia Patiomkina, prawda? I włączone zostało do Imperium Rosyjskiego. I tu mamy ten wielki problem, że oficjalnie to Ruś Moskiewska, czyli Imperium Rosyjskie Piotra I, a właściwie przed nim, zostało zdobyte przez Rosjan oczywiście. I ci, którzy tam mieszkali, zostali stamtąd wypędzeni albo uciekli stamtąd. Ja chciałam przywołać powstanie Chmielnickiego, czyli lata 1648-1655, które przyniosło jednak bardzo poważne konsekwencje, bo hetmanat, który w styczniu 1654 bodajże w ugodzie Perejasławskiej oddał Ukrainę naddnieprzańską pod władzę cara Rosji. O lewej stronie. Tak, właśnie. Tak. I o to chcę zapytać. Nie ma pojęcia Ukrainy. Jeszcze pan wtedy. Pan poseł wspomina na samym początku, że to jest pojęcie z końca XIX stulecia. To, że mówimy o ziemiach Ukrainy, czyli gdzieś leżących na peryferiach Rzeczpospolitej, to jest zupełnie co innego. Zresztą do tego nawiązują ojcowie kreacji narodowej ukraińskiej, powiedzmy z około roku 890. Przecież jeszcze partie polityczne, które powstały w Galicji w latach 80. 90. nazywały się partiami ruskimi albo rusińskimi, a nie ukraińskimi. I teraz tak, musimy nawiązać do tego, że większość Rusi przyjęli w XIV stuleciu Litwini. Wspomniany Olgierd trzykrotnie wyprawiał się na Moskwę, czyli był bardzo blisko pomysłu Giedyminowiczów, żeby państwo litewskie stało się państwem ruskim. Litwinów był niewielki procent w tym państwie. Reszta to byli prawosławni Rusini. I teraz, jak powstaje państwo polsko-litewskie, aczkolwiek na początku są dwa odrębne państwa po chrzcie Jogajły jako Władysława Jagieły i po tak zwanej Unii Krewskiej w 385 roku, większość terytorium dzisiejszej Ukrainy należy do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po Unii Lubelskiej to się zmienia. Cała Ukraina zostaje przyłączona do korony. To jest decyzja Zygmunta Augusta. To nie będziemy wkraczali tutaj w powody tegoż. I teraz ta część, te województwo czernichowskie i tak dalej, i dalej, kijowskie, województwo bratsławskie, to są województwa ruskie, jak wtedy nazywano, lub rusińskie. Częściej mówiono ruskie, tak jak województwo było ruskie, prawda? I powstania kozackie były powstaniami poddanych polskich królów. Można dzisiaj używać słowa obywatelstwa, no oczywiście to nie jest ta epoka. Byli to obywatele Rzeczpospolitej polsko-litewskiej. To był bunt, pomijam powody tego, słuszne, niesłuszne, mieli jakieś istotne powody, to jest bunt. I buntujący się kozacy, prawosławni, prawie wyłącznie prawosławni, wierni swojej religii prawosławnej, kierowani w tym czasie właśnie przez Chmielnickiego, o czym pani redaktor mówiła, zaczynają gwałtownie szukać oparcia. Wiadomo, że Hanat Krymski, z którym się sprzymierzali, nie jest pewny, bo Hanat myśli o jednym, o niewolnikach. Jak najwięcej wziąć niewolników do Jaseru, złupić kraj, wywieźć co się da, to nie był dobry sojusznik. Chmielnicki rozważał również innych
partnerów politycznych, jak Siedmiogród, nawet również Szwecja, ale doszedł do wniosku, że najlepszym partnerem będzie Rosja. To miał być sojusz krótkotrwały, no i stąd ta ugoda peresławska. I to jest rzecz zaskakująca, bowiem buntujący się kozacy wyrazili zgodę na aneksję części terytorium Rzeczpospolitej przez cara Aleksego, czyli kolejnego już drugiego, można powiedzieć, Romanowa. Bo skończyliśmy Rurykowiczów, od Michaiła Romanowa mamy nową dynastię, dynastię Romanowów. Drugą faktycznie i ostatnią dynastię rządzącą Rosję. Czyli na tym polega ta ugoda peresławska, że hetmanat Chmielnickiego zawiera umowę z Rosją, a Rosja wcześniej dokonuje aneksji tej części wschodniej, która dzisiaj jest nazywana Ukrainą. Wtedy nie nazywano tego Ukrainą. To tak odbyło się ponad głowami Polski? Że niestety tak, bo polskie państwo już nie było w stanie walczyć na tylu frontach. Przypomnijmy, że walczą z Maziarami, walczą później, wiadomo, cały czas są te wojny ze Szwedami, walczą z Rosją. Aneksja wschodniej części Rzeczpospolitej, południowo-wschodniej, łącznie z Kijowem, oznaczała wojnę rosyjską, czy też wtedy mówiono moskiewsko-polską. Polsko-litewską, bo to była wojna już Rzeczpospolitej, nie tylko Wielkiego Księstwa, również korony. I ta kwestia hetmanatu Chmielnickiego jest początkiem ofensywnej polityki Rosji wobec Polski. Skończyła się polska, można powiedzieć, ofensywa związana z Dymitriadami, kiedy to Polska wchodzi do Rosji, Polska zajmuje Kreml moskiewski, Polska próbuje narzucić swoje warunki. To się skończyło. To trwało krótko. Teraz zaczyna się, można powiedzieć, kontrofensywa rosyjska i ona będzie trwała aż do końca XVIII stulecia. I ofiarą tej kontrofensywy będzie cała Rzeczpospolita, w związku z tym również ziemie południowo-wschodniej Rzeczpospolitej, dzisiaj należące do Ukrainy, leżące na prawym, czyli zachodnim brzegu Dniepru. To ja jeszcze wobec tego dopytam, bo w 1658 roku została zawarta pomiędzy Hetmanatem a Rzeczpospolitą Polską Unia Hadziacka, prawda? Która miała politycznie uregulować stosunki kozaczyzny z Rzeczpospolitą. Unia Hadziacka ustanawiała Wielkie Księstwo Ruskie jako trzeci równoprawny człon Rzeczypospolitej obok Korony i Litwy. Czy w 1658 roku rzeczywiście była szansa na powstanie Rzeczypospolitej Trojga Narodów? Czy postanowienia Unii nie weszły ostatecznie w życie? Dlaczego? Bo co? Zabrakło dobrej woli? Czy była to jakaś znowu prowokacja moskiewska? Jak to się wszystko odbywało? Nie ma pojęcia Ukrainy, nie ma narodu ukraińskiego. Naród ukraiński jest wynikiem zmian, przede wszystkim pojawienia się idei narodowej w XIX wieku i powstania z środowisk chłopskich i środowisk popów prawosławnych i unickich, powstania odrębnego narodu ukraińskiego. Natomiast co do Unii Hadziackiej. Pomysł wspaniały, tylko oczywiście spóźniony. Spóźniony dlatego, że za dużo krwi, jak mówiono, mówi się dzisiaj, bratniej zostało przelane, bo w końcu biliśmy się w ramach Rzeczpospolitej. To była wojna bratobójcza, bo to nie była wojna między państwami, to była wojna wewnątrz kraju. Jeszcze raz mówię, kozacy byli poddanymi Polski królów. Do czasu Chmielnickiego byli lojalnymi poddanymi Polski królów. I teraz, dlaczego ta ugoda hadziacka nie weszła w życie, która stanie się mitem? Do tego nawiązywał Piłsudski w 20 roku do Unii Hadziackiej, nawiązywał Petlura,
do Unii Chadziackiej, czyli tej trójdzielnej Rzeczpospolitej. To nie było Wielkie Księstwo, to było księstwo ruskie składające się z trzech dużych województw. Unia przewidywała między innymi, że tam będzie wyłącznie obecny kościół czy cerkiew prawosławna, czyli kościół grekokatolicki, który powstał na mocy Unii Brzeskiej na terenach Rzeczpospolitej, który podlega Rzymowi, nie miałby tam swoich reprezentantów, swoich parafian, swoich wiernych. Dlaczego ona nie wyszła w życie? Oczywiście intrygi moskiewskie, ale również no, polska szlachta magnateria nie była zainteresowana respektowaniem tego postanowienia i punkt po punkcie je łamała. Ale głównie chodziło, powodem było to, że nie było już wzajemnego zaufania. Trwały walki od wielu, wielu lat, to było kolejne powstanie, a te wojny na terenie Rusi Chmielnickiego, można powiedzieć, na zachodniej kresie Rzeczpospolitej, no były niezmiernie krwawe. Tysiące ludzi wtedy zginęło. Polaków, Żydów, Rusinów, Kozaków. I gdyby to był rok 648, no to ugoda chadziacka miałaby szansę wejść w życie i historia wtedy by zupełnie inaczej wyglądała. Inaczej się potoczyła. Chodzi o to, że polscy magnaci, którzy mieli tam swoje majątki, absolutnie nie byli zainteresowani traktowaniem kozaku jako podmiotu politycznego. Kozak to był potencjalny chłop pańszczyźniany, który ma pracować w folwarkach polskich, wcześniej ruskich panów na południowym, na wschodzie. Bo to byli Rusini, którzy ulegli polskiej kulturze, ulegli polonizacji. I te interesy partykularne, chciwość, ambicja, brak tego instynktu państwowego, brak nieumiejętności patrzenia na sprawy państwa jako całości spowodował, że no magnaci zaprzepaścili tą znakomitą okazję napisania historii zupełnie inaczej. Czyli teraz mając obraz tego wszystkiego, co się wydarzyło, co z odrębnością Rusów? Czy to już był koniec? Czy bliżej już zaczęło być im do Moskwy niż do Polski i Zachodu? Czy... Zależy o kim mówimy. Jeżeli mówimy o uczonych, którzy próbują skonstruować jakąś wizję Rusi, nie Moskwy, ale Rusi, czyli tej części, która jest koroną polską i księstwem litewskim, i którzy widzą, że tutaj jest jakaś, mówimy o końcu XVI i początku XVII wieku, tak. że tutaj jest materiał na jakiś naród konkretny. Ale no właśnie, no, oni piszą po polsku, oni nie reprezentują tak naprawdę chłopstwa, które no, nic nie wie tak naprawdę. Oni mówią językiem rusińskim, oni są nazywani Rusinami. Nie ma mowy oczywiście jeszcze o terminie Ukraińcy. I to wszystko jest rozgrywką, która właściwie wtedy do niczego nie doprowadza. Bo z chwilą, kiedy Imperium Rosyjskie przejmuje te wschodnie tereny i zajmuje je, to właściwie sprawa już jest przegrana całkowicie. Bo w obrębie Imperium Rosyjskiego oni są traktowani jako no trochę jako Słowianie oczywiście i jako Rusini, ale nie jako Ukraińcy, nie jako oddzielny lud. I oni mają się słuchać po prostu tych, którzy rządzą. Czyli jako poddani Moskwy. Poddani Moskwy oczywiście. Tutaj nie ma mowy, żeby widzieć ich jako Białorusinów, jako Ukraińców, nie, i Czerwonej Rusi. Nie ma mowy. No. A kiedy wobec tego, panie profesorze, zaczęło się kształtować takie
poczucie odrębności naród ukraiński w takim znaczeniu, jaki dzisiaj znamy? Czy ten odległy wiek X miał jakiś wpływ na to, czy raczej te wydarzenia właśnie z XVII wieku? Włodzimierz został włączony jako niesłychanie ważna postać do jedna z wczesnych postaci widzianych jako przodek władców Ukrainy. Ale to jesteśmy w końcu XIX i na początku XX wieku, kiedy pojęcia narodowe, nie zapominajmy, że cały XIX wiek jest czasem tworzenia państw narodowych. Wszyscy, nawet Szwedzi, tworzą państwo narodowe po upadku swojej wielkości, to samo Duńczycy. I którzy muszą stworzyć sobie legendę, nową ideologię, żeby móc istnieć. Wtedy powstaje po raz drugi Cesarstwo Niemieckie, prawda, które natychmiast się rzuca na Francję. Rosja się czuje pewnie w tym swoim imperium. I tutaj wszelkie próby ze strony powstającej tożsamości narodowej przyszłych Ukraińców, no to jest dosyć powolny proces. On przyspiesza w czasie I wojny światowej, przede wszystkim dlatego, że jest okazja w tym wielkim, straszliwym chaosie, jaki panuje po upadku Romanowych, żeby stworzyć państwo i powstaje, jak wiemy, powstają państwa ukraińskie. I to jest prawdziwy początek Ukrainy, dlatego że istnieje państwo. One upadają naturalnie, ale dopóki państwa nie ma, które stwierdza, że my jesteśmy reprezentantami Ukraińców, to Ukraińców praktycznie rzecz biorąc nie ma. No dobrze, Uniwersał z 22 stycznia 1918 roku proklamował ukraińską niepodległość, prawda? I co się wydarzyło potem? Wojna z bolszewikami, wojna z armią Denikina, wojna z Polakami, wojna w sojuszu z Polakami przeciwko bolszewikom i nagle pokój ryski i uznanie przez państwa świata stworzonej przez bolszewików Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Koniec marzeń o niepodległej ukraińskiej republice? No, raczej tak. A czy mogę tutaj należy. Jednak... Proszę bardzo, profesor Andrzej Chwalba. Jeśli można, bo jest bardzo ważny ten moment XV-XIX wiek, czy XV-XVIII wiek, czyli czasy Rzeczpospolitej. Kiedy mamy dwa światy, społeczne, polityczne i prawne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Panowie i poddani panów. Panami jest polska szlachta, która stworzy własne szlacheckie państwo, własne instytucje, sejmem, królem wybieranym i tak dalej, i tak dalej. Polakiem w rozumieniu prawnym i politycznym jest każdy ten, co nosi pierścień z herbem na palcu, ma herb, ma indygenat. Może mówić w różnych językach, może mówić w języku ruskim. Tak jak Ignacy Krasicki mówi, że jestem Rusinem. Może mówić w innych językach. Ktoś mówił, Jan Henryk Dąbrowski mówi, że jestem Prusakiem. I to można oczywiście wymieniać. Używali różnych języków, należeli do kościołów rzymskich, ale mamy nawet szlachtę mahometańską, wyznawców islamu. Co ich łączyło? Nie etnos, nie krew, nawet nie kultura. Jeszcze raz mówię, szlachectwo. Po drugiej stronie byli poddani, zamieszkujący miasta, miasteczka i wsie. Używali różnych języków, rusińskich, polskich, dialektów, gwar i tak dalej, i tak dalej. Nie używali żadnego języka polskiego. Nawet polskojęzyczni w XVIII wieku, a i w XIX wieku nie uważali się za Polaków. Trudno wymagać od chłopów rusińskich, żeby nagle się poczuli Ukraińcami, skoro nawet polskojęzyczni chłopi w XIX wieku
nie czuli się przynajmniej do połowy XIX wieku. Dopiero uwłaszczenie, dopiero nadanie ziemi pozwalało na sprzedaż majątków, na migrację, na kształcenie się. I dopiero wtedy ta idea narodowa europejska, ona dociera do wielu, do Szwedów wspomnianych przez pana profesora, Norwegów, nawet Islandczyków. Oni wszystkie nacje budują swoją identyfikację wokół treści kulturowych, językowych. I w tej atmosferze tworzenia narodu w Europie, a później idei państw narodowych, tworzy się idea białoruska i mocniejsza od niej idea ukraińska, czego wyrazem jest powstanie właśnie tu wspomnianych państw. Dobrze, ale jeszcze w XIX wieku, panie profesorze, większość polskiego społeczeństwa, jeżeli tak można powiedzieć, nie uznawała odrębności Ukraińców, a jedynie mówiono, że to szczep ruski narodu polskiego, prawda? No właśnie, znowu polskiego społeczeństwa. Nie ma polskiego społeczeństwa. No tak powiedziałam, jeśli właśnie, tak można powiedzieć. Czy Polacy, czyli polskie elity polityczne, polska klasa polityczna nie dostrzega odrębności istnienia idei narodowej białoruskiej czy ukraińskiej? Czyż Roman Dmowski w czasie jeszcze wojny 1920 roku powiada, że, a również w czasie konferencji pokojowej w Paryżu, Dmowski powiada, że nie ma Ukraińców, nie ma Białorusinów. Tak jak pani redaktor mówi, to jest polski szczep. Powołuje się na jakieś tam badania właśnie archeologiczne i badania historyczne mediewistów, którzy jakoby nad Dnieprem zlokalizowali plemię o nazwie Polanie. I podobno twierdzi, że ci Polanie spod Kijowa to są ci sami Polanie spod Gniezna, prawda? Czyli w związku z tym nie ma Kijowa ukraińskiego, rosyjskiego, a jeszcze Żydzi mówili Kijów żydowski, tylko jest Kijów polski. To jest po prostu polskie miasto, a Ukraińcy są tylko społecznością innego obrządku katolickiego lub też prawosławni, ale to są po prostu Polacy. No Piłsudski nie podzielał tego zdania narodowców. No nie podzielał i miał koncepcję stworzenia federacji. Dlaczego to się zakończyło porażką? Dlaczego się to nie udało? Nie było koncepcji federacji. Piłsudski nigdy nie mówił o federacji. Piłsudski natomiast zawsze uważał, że należy Rosji jak najdalej odsunąć na wschód. I należy się układać z narodami zamieszkującymi rejony między Rosją a Polską. Ale to właśnie to miała być ta federacja. Nie. Przecież Białoruś, Ukraina. Nie, a przecież w momencie, umowa Petlury z Piłsudskim przewiduje powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej jako samodzielnego bytu, a nie jako części federacji z Polską. Nie ma czegoś takiego. Nigdy by się na to Ukraińcy nie zgodzili. Litwini również nie zgodziliby się na żadne pomysły federacyjne. Natomiast Piłsudski nawet i oferował Wilno pod warunkiem, że dojdzie do sojuszu militarnego i politycznego, gospodarczego między Litwinami a Polakami. Natomiast idei zamknięte, zresztą Piłsudski nigdy nie był doktrynerem. On nigdy nie tworzył teorii. To był politykiem czynu, konkretnego czynu. I on nie chciał wiązać sobie rąk jakimiś doktrynami. Także nie ma czegoś takiego jak doktryna federacyjna, aczkolwiek jest to obecne, powiedziałem, w podręcznikach nawet szkolnych. Było obecne. Panie redaktorze, także tak coś sobie wyjaśniamy. Dobrze, bardzo za te wyjaśnienia dziękuję. Co przyniosły Ukrainie lata 90. XX wieku? Po tym wielkim festiwalu Solidarności po stanie wojennym w Polsce, potem po wyborach 4 czerwca 1989 roku, zmienia się sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Co przyniosły te lata Ukrainie? Ukraina, która powstała, i tu pani redaktor bardzo dobrze wspomniała, że stroną w czasie rokowań ryskich roku 2020-2021 jest sowiecka Ukraina,
stolicą w Charkiwie, czyli naszym Charkowie, o którym teraz się często mówi, nawet Zeleński mówił, prawda, że pójdzie atak w kierunku tego Charkiwa. A dlaczego? A to dlatego, że Ukraina, o czym doskonale wiemy, do dzisiaj składa się z dwóch wyraźnie różnych segmentów tożsamościowych i kulturowych. Ukraina wschodnia, czyli tam, gdzie jest Charków i w kierunku właśnie dzisiejszego Doniecka czy Ługańska, ona do Rzeczpospolitej należała krótko. I kultura polska, i kultura łacińska, w tym kultura religijna również, płynąca z Rzymu, nie zdążyła się tam ukorzenić. Natomiast po rzekę Dniepr, kultura polska w wersji łacińskiej, ona się mocno ukorzeniła, wpływając na język tamtejszych Rusinów, na ich zachowania, na ich świat wartości, na ich kulturę polityczno-prawną, bardzo ważną. Popatrzmy na sposób nawet redagowania listów przez kozaków. Przecież oni redagowali tak jak polscy dyplomaci w Warszawie. To jest powtórzenie tego samego świata pojęć, bo innego świata nie znali. Jak popatrzymy na wyniki wyborów, to wyraźnie widać granice Rzeczpospolitej na Ukrainie. Tam, gdzie była Rzeczpospolita, zwyciężają stronnictwa narodowe ukraińskie, a tam, gdzie Ukraina należała dłuższy okres do Rosji, zwyciężają stronnictwa prorosyjskie. I tak, mimo Doniecka i Ługańska, dalej tak jest, że w tej części wschodniej, wokół Charkowa, opcja prorosyjska ma wielu zwolenników. No dobrze, ale 19 listopada 1990 roku Rosja i Ukraina podpisały traktat o wzajemnym uznaniu suwerenności i przebiegu granicy. Pierwszy raz w dziejach Rosja uznała polityczną odrębność Ukrainy. Nie wiem, czy uczciwie i szczerze, ale uznała. Ludność Ukrainy przyjęła ten traktat i poczuła się wolnym narodem Ukrainy, prawda? 24 sierpnia 1990 roku Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Głosowali za nim nawet ukraińscy komuniści. Głosowała za tym cała wschodnia Ukraina. 2 grudnia 1991 roku nastąpiło uznanie niepodległości Ukrainy przez pierwsze państwa świata, najpierw przez Polskę, zaznaczmy, 5 godzin później przez Kanadę, a potem przez inne kraje. Co się stało? Dlaczego teraz jest tak, jak pan profesor mówi, że wschodnia część Ukrainy czuje większe przywiązanie do Moskwy niż do Kijowa i Zachodu? Co się stało? Pani redaktor, taka historia anegdotyczna. Jest rok 1999, czy kilka lat po ogłoszeniu powstania demokratycznej i republikańskiej niepodległej Ukrainy. Jest amerykańska dziennikarka w mieście Charkiw i na poczcie pyta się, proszę mi podać numer kierunkowy do stolicy. Mhm. I pani pracująca na poczcie podała jej numer kierunkowy do Moskwy, nie do Kijowa. Historia prawdziwa. To pokazuje to dramatyczne rozdarcie w latach 30. w związku z industrializacją w Rosji. Po wielkim głodzie władze stalinowskie implantują, a inaczej też zmuszają do zaludnienia tych okręgów, gdzie jest ruda i węgiel kamienny, przez Rosjan. Następuje oczywiście rusyfikacja. W czasach Stalina, w czasach Związku Sowieckiego o polityce kadrowej decyduje państwo. Jeśli państwo mówi, masz pracować w Doniecku, to będziesz pracował. I na skutek tego nastąpiła, podobnie zresztą na Krymie, nastąpiła szybka implantacja tego składnika rosyjskiego etnicznego.
również atrakcyjność języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej. Wielu Ukraińców ze wschodu ceni kulturę rosyjską, słucha rosyjskiego radia, ceni zespoły rockowe rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Także jest pod wpływem inaczej niż w środkowej i zachodniej Ukrainie. I to doskonale wykorzystała propaganda rosyjska, wzmacniając te tendencje prorosyjskie i dalej wzmacniając cerkiew prawosławno-moskiewską. Przecież wiemy, że istnieją dwie, czy nawet trzy cerkwie na Ukrainie do dzisiaj. Jedna cerkiew jest moskiewska, bardzo silnie wspierana finansowo, jako instrument polityczny przez Moskwę. I z drugiej strony mam tą narodową cerkiew, która od kilkunastu miesięcy jest odrębną zupełnie, odrębnym patriarchatem, za zgodą Konstantynopola, za zgodą Greków, co spowodowało, wiadomo, konfuzję w Moskwie, irytację, wręcz wściekłość, że powstała odrębna jednostka w pełni niezależna od patriarchatu moskiewskiego. Czy również w tej przestrzeni religijno-konfesyjnej ta wojna jest rozgrywana. I dlatego Putin może liczyć na przyjazny stosunek, szukam właściwego słowa, przyjazny stosunek części przynajmniej Ukraińców i Rosjan do Rosji. Do dzisiaj. Poprzez cerkiew, poprzez religię, między poprzez innymi, wiarę. Różne, poprzez stacje radiowe i telewizyjne, poprzez tak prasę. Wszystkimi możliwymi kanałami, korzystając z olbrzymich środków finansowych, dokonuje czy podtrzymuje ten podbój kulturowy i polityczny jednocześnie. Pan profesor Władysław Duczko. Pan profesor świetnie pokazał to, jaka jest sytuacja obecna. Kultura rosyjska była przez czas, kiedy Ukraina była Republiką Sowiecką, stała się czymś właściwie ważną częścią kultury i tożsamością Ukraińców, i trudno, zwłaszcza tam, gdzie dominuje populacja rosyjska, jak jest to w Doniecku, spodziewa się czegoś innego. Coś innego jest we Lwowie i okolicach. Wiemy, że jest różnica między Lwowem a Kijowem, bo Lwów jest innym światem i Kijów jest innym światem dla Ukraińców. Ale to jest ta właściwa Ukraina. To, co jest z Donieckiem, to jest za dużo Rosjan tam, za dużo tożsamości rosyjskiej i Putin to wykorzystuje absolutnie tak, jak może. Co z tego wyniknie, to dopiero zobaczymy. Jedno zdanie, przepraszam panie redaktorze, jedno zdanie jako symbol. Dalej, choć już dużo tych pomników Lenina usunięto ze wschodniej Ukrainy, z Charkowa i Odessy, dalej są pomniki Lenina. Czyli wschodnia Ukraina identyfikuje się z tradycją wojny ojczyźnianej, z tradycją komunizmu. Natomiast zachodnia Ukraina z tradycjami ukraińskiej powstańczej armii. Bandera. Wszędzie są kopce, nie tylko w Galicji, ale również na Wołyniu, kopce ukraińskiej powstańczej armii. Są zupełnie różne symbole. Przecież Lenin, czyli komuniści, zwalczali banderowców. Także to jest bardzo coś głębszego, czyli również ta historia XX wieku wpływa na ich różne wyobrażenia i różne oczekiwania. Może powinni się głębiej utożsamić, wrócić do początków, do Rusi Kijowskiej. W kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, wszyscy na całym świecie właściwie próbują rozszyfrować grę Putina i to, do czego on rzeczywiście dąży, ku czemu to zmierza. Może należy przypomnieć, że kiedy w 2004 roku zaczęła się pomarańczowa rewolucja, historyk ukraiński Serhiej Jekielczyk nazwał to wydarzenie narodzinami nowoczesnego narodu.
czy tak rzeczywiście jest. Potem był Euromajdan, czyli ta tak zwana rewolucja godności, kiedy to w 2014 roku usunięto z urzędu prorosyjskiego Wiktora Janukowycza, który odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. I wtedy wszyscy mówili, że ta aneksja Krymu była zemstą Putina za zwycięstwo rewolucji godności, która zmusiła prezydenta Janukowycza do ucieczki do Rosji, że to była porażka polityki Putina. To w takim razie teraz o co chodzi? Chodzi o zajął Donieck, zajął Krym. To co redaktor powiedziała na samym początku, cytując, powiedziałem klasyka, że nie ma Ukrainy, nie ma Ukraińców, tak. To są Wielkorusini. Na Białorusi nie ma Białorusinów, są to tylko Białorusini jako nieodrębny naród, tylko jako część tego oceanu rosyjskiego. W tym wielkim rosyjskim oceanie mieścą się Wielkorusini, czyli Wielka Ruś, czyli Moskwa, Małorusini, czyli Kijów i Białorusini, czyli Mińsk. Czyli w tym oceanie jest miejsce na morze małoruskie, białoruskie, ale to są tylko morza wchodzące w skład oceanu. Nie ma odrębnej Ukrainy, nie ma odrębnej Białorusi, a nie ma odrębnych narodów. To są po prostu Rosjanie, tylko nieco inni. No tak jak Putin powiedział, że Rosjanie i Ukraińcy to jest jeden naród, jedna całość. No właśnie o tym mówimy. Tak. A teraz Putin szantażuje cały świat wojskami na granicy ukraińskiej i żąda od NATO gwarancji nieprzyjmowania Ukrainy do struktur natowskich oraz zaprzestania współpracy wojskowej sojuszu z jakimikolwiek państwami Europy Wschodniej. Czy rzeczywiście integralność terytorialna Ukrainy, zdaniem panów, jest teraz naprawdę zagrożona? Tak. Jak najbardziej. Oczywiście. Nie zapominajmy, że Putin już postawił kropkę nad i parę lat temu, kiedy postawił ogromny pomnik z brązu przedstawiający księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego niedaleko od murów kremlowskich. To było zaznaczenie już ostatecznie, że księstwo kijowskie to jest część historii Rosji i że te tereny zawsze będą należały do Rosji. A ci, którzy głoszą, że wolna Ukraina jest pomyłką historii, sugerują, że za tym wszystkim stoją Niemcy, albo Polacy, albo Amerykanie i Żydzi, albo wszyscy naraz, a chachły, jak mówią, brzmi to dość ironicznie, jak nazywają Ukraińców, to po prostu się pogubili i zapomnieli, gdzie jest ich miejsce. Po tej naszej rozmowie coraz bardziej jestem utwierdzona w przekonaniu, że Ukraina jest Ukrainą i jej korzenie niewiele mają wspólnego z Rosją moskiewską. Czy zgadzają się z tym panowie? Jak najbardziej. Tak. I tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i naszą rozmowę. Na zakończenie chciałam jeszcze tradycyjnie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy spotykać się w Klubie Ciekawych Wszystkiego, dzięki którym mogę w dalszym ciągu przekazywać ideę Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, czyli poszukiwanie odpowiedzi na te odwieczne pytania, skąd przychodzimy, właśnie skąd przychodzimy, Ukraino, skąd przychodzisz, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Cieszę się, że odpowiedzi poszukujemy razem i zróbmy wszystko, zmobilizujmy się, żebyśmy mogli dalej spotykać się w Klubie Ciekawych Wszystkiego. Wymienię kilku darczyńców, nie wszystkich, ale tych, którzy dbają rzeczywiście o to, żebyśmy się mogli spotykać. Pani Dorota Oleksyn, Grażyna Mas, Jacek Dubicki, Paweł Mazurkiewicz, Iwona Zaremba, Justyna Rajewska-Majszak, Arek Szypicyn, Marcin Krupa, Michał Dudkowski, Wojciech Kaczmarek, Marek Twardowski, Marian Myśliwiec, Grzegorz Masiejczyk, Robert Witosławski i kilkoro anonimowych patronów.
darczyńców oczywiście jest znacznie więcej. Wszystkim serdecznie dziękuję. A konto klubu, na które można wpłacać wybrane przez siebie sumy, to patronite.pl/klcw. Proszę zapisać patronite.pl/klcw. Tylko dzięki Państwu Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego będzie mógł dalej istnieć. Dziękuję naszym dzisiejszym gościom, pan profesor Władysław Duczko i profesor Andrzej Chwalba byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję panom. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Hanna Maria Giza.